powiedział Kacperek, o kurczę, do Klatu ty zaraz będziesz musiał się prosić, kurwa, o walkę, bo ja już swojemu cię wypierdoliłem. Dobra, w tym momencie zakupuję samolot z Las Vegas do Polski, powiedzieli, że możemy się walić o tego rama, w takim razie się sprawdzimy, najwyżej wrócę sobie zaraz do Vegas już nowym ramem, wstawię go elegancko na shipa i sobie mi tutaj przypłynie, akurat jest tutaj dużo takich fajnych amerykańskich aut, z tego co wiem, ono też jest amerykańskie, także super, będę mógł sobie w Ameryce jeździć nowym ramem z napisem Fame, będę dumnie reprezentował w Ameryce waszą markę. Także kupuję samolocik i spotkamy się na jakimś neutralnym gruncie pomiędzy moim a twoim klubem, no chyba, że chcesz to zrobić na łące, pod żabką, whatever dla mnie. W takim razie do zobaczenia, Boxdelu. Przylotuję specjalnie dla ciebie. Berkach jeszcze powiedział, że nie ma o jakich aferach gadać, ponieważ we wszystkich aferach, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, którymi żyliście, byliście oburzeni, kurwa, super, źle, dobrze, okropnie, jak tak można. We wszystkich tych aferach przewijało się jedno nazwisko, albo jednak ksywa bardziej, była to ksywa Ferrari. No ale spoko, widzowie dalej, kurwa, narzekają niektórzy na największego zadymiarza w historii polskiego internetu. Spoko, dam, mogę, żeby zrobić, że poczekajcie sobie parę gal fejmu bez zębie. Co wy, kurwa, na to? To przyjdziecie i powiecie, mistrzu, modlimy się do ciebie. Prosimy cię, wróć. Wróć na tron. Nudno jest ostatnimi czasy w internecie faktycznie. I uważam, że mój taniec Solones z Boxdelem bardzo by urozmaicił następne kilka dni. Kilka tygodni, tym bardziej jeszcze, jakbym się później nim woził w Las Vegas. Oglądajcie.